Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tydzień temu byliśmy w Sanoku, to są Bieszczady, a dzisiaj jesteśmy na północy, w samym sercu Borów Tucholskich, a mianowicie w miejscowości Cekcyn, która jest zlokalizowana 12 km od Tucholi, a jesteśmy u kolegi Mariusza Cybulskiego. Kolega Mariusz Cybulski lotuje w oddziale 0304. Jest to oddział o nazwie Tuchola, a należy do okręgu Pomorza Środkowego. Tutaj w hodowli koledze Mariuszowi pomaga dzielnie syn Adrian, tak? Adrian, pomagasz tacie? Tak, tutaj przed chwilą byłem świadkiem osobiście. Kolega Adrian poił tutaj ptactwo, bo tutaj nie tylko ma kolega gołębie, ale również tutaj pawie, kury. No i teraz rano, kiedy tutaj czeka w oczekiwaniu na gołębie, tu właśnie kolega Adrian pomagał tacie i nie znaczy to tylko, że pomaga przy kurach, ale również interesuje się gołębiami. To jest właśnie kolegi Mariusza nadzieja w tym. Tutaj kolega Mariusz powie nam dzisiaj coś może troszeczkę więcej o oddziale Tuchola, ilu tu jest hodowców, jak tutaj lotują, kto tutaj tak się wyróżnia w lotach, ale to już oddaję głos koledze Mariuszowi. Proszę bardzo. Dobry, witam wszystkich kolegów. Nazywam się Mariusz Cybulski. Lotuję w oddziale Tuchola. Oddział Tuchola liczy około 105 członków. Mamy trzy sekcje, sekcja lniano, sekcja sympulno. Dzisiaj jesteśmy akurat na locie gołębi młodych. Lot Stargar Szczeciński lecimy. Jest tutaj do mnie 199 km, prawie 200 km. Mamy wiatr wschodni, także gołębie mają... Dzisiaj co, trochę pod górkę. Tak jest, mają co robić. A jeszcze zadam pytanie, o której godzinie zostały dzisiaj wypuszczone? Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6.30. Odlot niby bardzo dobry, także zobaczymy, co się pokaże na niebie. Gołębi wysłałem 53 sztuki, które zostały po dwóch lotach. Mieliśmy dosyć duże straty na dwóch lotach, także no, trzeba się ratować tym, co jest. Te straty, które mieliście na lotach, z czego wynikały według Ciebie? Myślę, że z warunków atmosferycznych. Nie wiem, czy fronty po prostu, które tutaj panują u nas teraz, pogoda, upały, które były, no gołębie po prostu na moje nie miały orientacji, nie wiedziały, w którą stronę mają lecieć. Tutaj dochodzą to jeszcze jakieś gołębie, te młode, zwłaszcza z tych ostatnich lotów, czy nie? No dochodzą. Zostawiłem tutaj w gołębniku chyba 10 sztuk, które dochodzą w zeszłym tygodniu, doszły chyba 8 sztuk, także po kolei się zbierają, ale są bardzo wykończone. No i trzeba im dać trochę odpocząć. Po tych dwóch lotach, które zajmujesz pozycję tutaj w oddziale? No w oddziale zajmuję drugą pozycję. Przede mną jest tam kolega Kazik Gostomski z naszego oddziału również, ale z sekcji Sympulno. Mam dużo bliżej, na razie zobaczymy. Lecieliśmy dwa kalisze pomorskie, które jakby mu po prostu bardziej sprzyjały. No zobaczymy, co teraz będzie. A na lotach gołębi starych jak Ci poszło w tym roku? No powiem, do połowy sezonu miałem loty dosyć udane, byłem w czołówce. Później zaczęły się tam jakieś po prostu problemy z gołębiami, nie mogłem dojść, co to jest, no i trochę, że tak powiem, stanęłem. Nie? I zakończyłeś na której lokacie? Ogólnie w jakby klasyfikacji tutaj naszej oddziałowej na pozycji 15. Prawda? Rozumiem. Tutaj wymieniałeś, że lotuje u Was tutaj 105 hodowców. Powiedzmy jakieś takie nazwiska hodowców wyróżniających się szczególnie tutaj w oddziale u Was. Tak, no trzeba wyróżnić po prostu kolegę Figla z naszego oddziału, który jest corocznie, że tak powiem, dosyć wysoko w oddziale, w mistrzostwie oddziału tutaj regionu. Bo Wy tutaj, przepraszam, należy do sekcji Tuchola, tak? Tak, sekcji Tuchola. Powiem, no rokrocznie jest jakby na wysokim szczeblu. No jest wiele tutaj, jest nasz prezes jakby okręgu, Edek Zemke. No lotuje, jest kto tutaj jeszcze? No Waldemar Muzioł też dosyć dobrze lotuje. No co wspominałem, Kazik Gostomski. No jest wielu hodowców, którzy takich się wymieniają. Rozumiem. Lotując tutaj w oddziale Tuchola, trzeba też się liczyć z pewną specyfiką, która ma tu miejsce. Mianowicie, tak jak wspomniałem na początku, jest tutaj serce Borów Tucholskich, czyli dookoła mamy lasy, a co się z tym wiąże, jest dużo drapieżników. Jak one tutaj wpływają Wam na tutaj na lotowanie? No bardzo utrudniają lotowanie. Wiele gołębi pada, że tak powiem, w szpony tych jastrzębi.
Ja tutaj mam lokalizację, działkę zaraz blisko jeziora, a na drzewach też mają jastrzębie tutaj blisko gniazda. Także wiele gołębi traci się przy domu tutaj. Tak jest, przy domu. A w zimę zamykacie jakoś je? Zimę zaczyna całkowicie. Od września już są gołębie zamknięte w gołębnikach, bo nie można ich tutaj puszczać sobie tak jedynie na krótkie obloty. Bo gołębie pierzeją, nawet nie chcą dobrze wychodzić. A jastrzębie tylko na to czekają. Także. A macie tutaj jakieś może specjalne swoje metody? Jakieś, to znaczy jakieś wabiki wypuszczacie, takie gołębie takie na podpuchę, czy coś takiego? Nie. Ja tu akurat tego nie stosuję, ani nie maluję gołębi, ani nie... No, a różne. Właśnie a propos, ty nie malujesz dlatego, że co, doświadczenie masz takie, że malowanie nic nie dawało? Nie próbowałem tego. Aha, nie próbowałeś, a tutaj koledzy jacyś inni z oddziału malują i... No malują. I co, daje to, odnosi to skutek? No niby trochę pomaga. Trochę? Trochę pomaga. Aha, czyli to empirycznie na razie jeszcze nie zostało do końca tak sprawdzone. Nie. Rozumiem. Wtedy wracając do tych gołębi, w swojej całej hodowli ile masz gołębi wszystkich? Wszystkich będzie z około 150 sztuk. Z czego w rozpłodzie ile jest? W rozpłodzie jest około 40 sztuk. Reszta to są wszystko lotowe. Lotowe. I młodych jeszcze dodatkowo 50. I młodych 50. Ponad 50. Ponad 50. Tak jest. Zaczynałeś chyba większą ilością sezon, nie? No zaczynałem z 104 gołębiami. No, po pierwszych lotach się trochę przerzedziło w tym gołębniku. A gołębie jakich ras posiadasz najwięcej tutaj? Skąd się zaopatrujesz w ogóle w gołębie? No powiem, gołębnik rozpłodowy, że tak powiem, w 60% mam od kolegi Krzysia Zaremskiego z Łobrzynicy, który mi tutaj od, że tak powiem, od 2-3 lat dosyć pomagał, że tak powiem, w hodowli prowadzi, naprowadza na dobry, w dobry kierunek. Część gołębi mam też od kolegi Rusinka z Pleszewa, który tak też właśnie widziałem, to widziałem, kotły miałeś. Tak. To mi się tak, zawsze tak kojarzyło, bo w reklamach, w gazetach naszych tu hodowlanych się często spotyka, tak, że nawet dla hodowców obniżka jest, że tak powiem, przy zakupie pieca. Tak jest, my akurat instalujemy te kotły i że tak powiem, od kolegi Olgierda mam tutaj parę gołębi i powiem, sprawdzają się nawet w krzyżówce, że tak powiem, z Krzysia Zaremskiego gołębiami. Dają dobre rezultaty. A jeszcze zapomniałem się zapytać na początku, a od jak dawna lotujesz w ogóle? No zapisałem się do związku w 99 roku, ale no przez pierwsze 3 lata to były takie, że tak powiem, dosyć ciężkie zbieranina gołębi różnych. Dużo się tam traciło, no bo to nie były gołębie, jeszcze nie wiadomo co to było tam, jak je przygotować. No a powiem od 5 lat, co się tak dosyć dobrze tym zająłem i jakoś to tam idzie do przodu, w kierunku do przodu. Te gołębniki, które masz tutaj, to za plecami, tutaj popatrzmy, to są gołębniki lotowe, rozpłodowe? Tak, po lewej stronie to jest gołębnik dla młodych. Ten tutaj środkowy to jest taki jakby rozpód latający i część gołębi latających. I tutaj masz jeszcze dalsze, tak? Tak. Tutaj gdzieś... Popatrzmy, ja tak przejdę, przepraszam. Po lewej stronie jest tutaj przedział tatów, środkowy jest tam dla gołębi latających. Teraz czekając na gołębie, wejdziemy tam na chwilkę, pokażemy może jak wygląda, a za chwilkę miejmy nadzieję te gołębie, które są teraz na tym locie, 190 km, miejscowość wypuszczenia Stargrad Szczeciński, może już się pojawią, zobaczmy tutaj, niebo jest niebieskie, nie ma praktycznie chmur, wiatru też praktycznie zero. Ciekawe, czy będzie po drodze też tak dla gołębi sprzyjające warunki, bo też jest to ważne, nie ma dzisiaj żadnej wielkiej temperatury, a taka pogoda, można powiedzieć, akurat. Tak jest. Dobrze, to teraz wejdziemy do gołębników i pokażemy tutaj kolegom, jak wyglądał kolegi Mariusza w gołębniku i rozpłodowym, lotowym, no i w gołębnikach gołębi młodych. Tutaj jeszcze zobaczmy rzut obiektywem kamery na taki ogródek z pawikami małymi. Tutaj widzimy, jest kilka osobników dorosłych, są też małe. O, a tutaj zobaczmy, są gołębie pocztowe. O, pokażmy, widzimy jak one wyglądają. Co to był za gołębnik, przypomnijmy? To jest taki tutaj rozpłodowo-lotowy. Gołębie w dosyć mocnym pierzeniu już tutaj są. Mhm. Część gołębi po lotach już została zlikwidowanych, także trochę się tutaj przerzedziło w tym gołębniku. Tutaj, przepraszam, tam za tym wolierą, co to są za gołębie? Rozpłodowe. Aha. Nie latające, same gołębie rozpłodowe. Same rozpłodowe. Tak. Widzę, masz jakieś kilka na zagranicznej obrączce. Tu jest jeden z 2006 roku, holenderski, widzę. Tak, co jest, ten szpar, tak co to jest za gołąb? Tak jest. To jest gołąb od Kopmana. Mhm. Oryginał? Oryginał Kopmana. Oryginał Kopmana, dosyć duży. Także tutaj jest część gołębi też od kolegów. Tutaj mam sobie dział pożyczony, ten czerwony akurat nakrapiany, co tam wskoczył za siatkę. Tak, 2 lata temu. Zobaczmy. Dosyć dobrze latał.
Został przeniesiony do rozpłodu? Tak, tak, został przeniesiony do rozpłodu. Tu widzimy. Ale tutaj z tego głębnika tutaj jest wlot, tak? Zlokalizowany, tutaj tak, też lecą. No tutaj lecą, bo zostało może 2 czy 3 młode. Nie chciałem ich po prostu przerzucać do gołębnika młodych, żeby się nie poprzenosiły, bo na początku było dosyć dużo tych gołębi w gołębniku i nie chciałem ich tutaj przenosić. Rozumiem. Gołębnik gołębi młodych jest tutaj. Jest tutaj. No, zobaczmy. To są te, które dochodzą pomału i które wyszły na lot teraz. Nie poszły, przepraszam. Tak. No, zobaczmy. Część tutaj jest gołębi. Ej, mysz! Widzicie? Oj. Oj, teraz to mieliśmy. No nic, ale nie będziemy wycinać tego. Widzimy, Adrianowi radość sprawiło, że zobaczył mysz. Można by się trochę wspólnie pośmiać. Tak, ale nie, zobaczmy, te kolega ma, widzimy posprzątane. Teraz tutaj w karmikach już tam karma przygotowana jest dla tych młodych. To jeszcze nie? A, nie, jeszcze nie. To została resztka. Nie, dopiero będzie przygotowana. W pojemnikach będzie elektrolit zapewne, tak? Tak jest. Masz jakieś swoje takie produkty, na których bazujesz, jakąś firmę taką ulubioną? Nie, powiem, różne produkty, różne karmy, 3-4 producentów. Jak ich tak mieszasz najczęściej? Van Robaisa, Mrowca, Campolu, Versellagi, także wszystko domieszam razem, różne karmy mieszam razem. Dobrze. Ze sobą, nie? Tutaj zobaczmy, tu jest właśnie wlot gołębi młodych, tak? Tak. Widzę, tak, system, tak. Masz Taurisa. Tak, tak. Także jak się nazywa, już ten system jest podłączony. Tak. Także pójdziemy za chwilkę i będziemy czekać na przylot gołębi młodych, które są teraz na locie. Zobaczmy, o, tutaj jeszcze ja tak pokażę kolegom, tu jest co ciekawostka, tutaj w oddali tam widać. Tutaj można wejść? Tak. Tam w oddali widać jezioro, tutaj piękną okolicę masz. Tu zobaczmy. To jezioro za tych drzew, tam przenika ta toń jego, ale zobaczmy, to jest naprawdę jezioro duże, tutaj jest taka typowo rekreacyjna, wypoczynkowa miejscowość. Zapewne w zimie tutaj jest, za przeproszeniem, takie zadupie trochę, że nikt nie przyjeżdża, ale w lecie to jest na pewno dużo w Casowiczu. No tutaj zobaczmy, tu wejdziemy może też, pokażmy i powiemy, co to jest za gołębnik teraz jeszcze raz, przypomnijmy kolegom. To jest gołębnik lotowy. Dla gołębi dorosłych. Dla gołębi dorosłych, no, tutaj są te gołębie. Tutaj zaraz tam Adrian też możemy już wypatrzyć, czy nie? Nie, tutaj nie ma. Tutaj nie będzie. Dobrze, to tam popatrzmy. Zresztą myszy to każdy kolega wie, jakie to jest problem, to tak zawsze jest. Jest karma, zawsze się pojawią myszy, można z nimi walczyć, ale tego się nigdy do końca nie uniknie. Zbliża się jesień. Zobaczmy, one tego do tych gołębników ciągną z pól. O, widzimy. Tak. Masz tu jakieś takie gołębie wybitne, którego byś mógł pokazać nam? Jakiegoś takiego? No są wybitne, powiem, 2 gołębie, które w tym roku dosyć leciały. Gdzie jest ten samczyk? O, to pokaże nam samca, pokażmy, co to za gołąb jest. Jest to krzyżówka. Jaki numer ma, powiedzmy, też, żeby koledzy wiedzieli, o co chodzi. To jest z gołąb 2010 roku. Ma numer 663445, a numer oddziału PL0304, czyli ten oddział z Tucholi. Tak. I teraz kolega nam powie, co to jest za gołąb. To jest gołąb, to jest obrączka z 10 roku, a gołąb jest z 11 roku. Aha, bo nie było, czyli roczny. Tak, późny gołąb. Późny. I powiem, to jest krzyżówka Krzyża Zaremskiego z gołębiem kolegi Rusinka. No w tym roku bardzo dobrze się sprawował. Z niektórych lotów był, że tak powiem, w czołówce oddziału. Ma 10 konkursów. Z jednego maratonu ciężkiego się spóźnił. No i później już nie chciał po prostu tych konkursów za bardzo robić. A wracając do tego, jak mówiłeś, maratonu, to ty się specjalizujesz, może nastawiasz na jakieś loty, daleki dystans, średni czy krótki? Nie, dla mnie właśnie daleki dystans nie jest, bardziej krótkie loty. Krótkie, tak, rozumiem. Tak, 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 tak. I ten drugi gołąb, o którym mówiłeś, co to za gołąb? Drugi jest tutaj gdzieś samiczka, ona prawdopodobnie chyba siedzi. Siedzi, musimy tak, wtedy w cele popatrzeć. Zniosły akurat teraz, po lotach były sparowane, zniosły jajka. Tak. To jest ten, widzimy pstry, tak, nakrapiany taki. Jest tu mały. I malutki gołąbek jest, tak, Adrian wypatrzy wszystko. To jest mój gołąb po numerze 1227 i też oczywiście oddział 304, gołąb z 2011 roku. Tak jest, to jest samiczka, to jest z 2011 roku. Widzimy. Mała, ale też sobie bardzo dobrze radziła. Też ma tam 10 konkursów w tym roku. Też zdobywała czołowe konkursy z oddziału? Też. Dużo takich gołębi masz, które zdobywają te czołowe konkursy? No nie, wymieniają się, bardzo wymieniają się. Tak. Rozumiem. Ale tu widzimy kolega starzym, stosunkowo młody. Wszystko przed nim jeszcze. Tutaj jeszcze mam jedną samiczkę. Tak powiem, nabyłem ją od... To jest oryginalna samiczka belgijska. Pokażmy. To jest Belg 2012 rok. 402, 72, 42. Mi się zdaje, że to jest
Cyril van der Velde. Tak jest. To jest ten, który chyba był na aukcji u nas może, albo od Sebastiana Ostoi Niskiego. Tak jest, to jest od Sebastiana Ostoi, nabyłem... I lotowałeś nim normalnie? Lotowałem w gołębiach młodych. I sprawdzał się? W młodych w zeszłym roku miała chyba jeden czy dwa konkursy na 5 wkładań. No ale w tym roku na 9 wkładań ma 8 konkursów jako roczna. Mhm. I powiem, loty, maraton, z maratonu chyba ma jeden czy dwa konkursy. No i dosyć czołowo z tych krótkich, który jest dosyć uniwersalna. I powiem, no w 2012 roku nabyłem te 3 gołębie. Jeden z nich miał w młodych lotach 5 konkursów. Teraz jako roczny zdobył 2 konkursy i tamta trzecia samica też miała. Ja tylko tak wspomnę jeszcze, bo te gołębie są dość charakterystyczne, gdyż hodowca Cyril van der Velde, on nie wystawia jako takich rodowodów, po prostu pisze na odwrocie kart własności jakieś tam pochodzenie, to są gołębie Rafluxa między innymi, no różnych tam ma takich tych gołębi różnych ras i za nieduże pieniądze można je stosunkowo nabyć, a tutaj jak widzimy u kolegi się te 3 gołębie sprawdziły, tak? Tak jest, sprawdziły się. Dobrze, tutaj zobaczmy, tak tu wygląda jeszcze sceneria, patrząc przez wylot na gołębi, no i pójdziemy sobie na zewnątrz czekać na przylot tych gołębi młodych. Tak. Dziękujemy na razie za pokazanie nam gołębików, a my pójdziemy na zewnątrz i będziemy oczekiwać, tak jak mówiłem, że na pewno coś się dzisiaj powinno pojawić. Tak. Pojawił się pierwszy gołąb. Mamy którą godzinę, Mariusz? Zobaczmy. O, jest tutaj, zobaczmy. Pojawił się pierwszy gołąb. O, i drugi jest, to widzimy, siadamy. Co ciekawe, żaden z hodowców nie dzwonił jeszcze, że u niego się pojawili tutaj w oddziale, tak? Tak. Żaden tak, nie dzwoni, także mamy tu pierwsze gołębie. To są na pewno. O, i słyszymy, odbiło się, bo widzimy je. O, zobaczmy. Czyli były wypuszczone o godzinie 6.30, czyli były w locie 3 godziny. 3 godziny. 20 minut. 20 minut. Widzimy to. I, ale z kierunku chyba przyszły. Tak. Z kierunku, tak. Także to jest ten plus. Ale miały wschodni wiatr, od wschodu wiejący, także wyleciały pod wiatr. Mamy 2 gołębie. Na razie nikt z kolegów tutaj z oddziału Tuchola nie sygnalizował, żeby te gołębie u niego się pojawiły. Także zobaczymy, posiedzimy, poczekamy, zobaczymy, zadzwonimy później jeszcze. Będziemy wiedzieć, czy to są może pierwsze gołębie w oddziale. Może tak. Zobaczymy. Kolejnego gołębia, jest to już gołąb trzeci. Też przyszedł z kierunku. O, teraz tutaj widzimy, pikuje. O, zaraz będzie siadał, jeszcze ostatnie kółka jakieś robi. Przypomnijmy tylko, to było... O, to nie wasze? Nie, twoje to. Kolejne 2, już mamy o 3 kolejne gołębie. Przypomnijmy, to był lot 190 km z miejscowości Stargard Szczeciński. Kolega tych gołębi dał 53 sztuki, tak? Mariusz? Tak, tak. 53 sztuki. Czyli to by było, jak one siądą, to będzie 5, ale musimy poczekać, żeby siadły. O, widzimy. Mają ochotę do siadania. No, coś. Jeszcze sobie latają, może my ich puszymy trochę. Nie, nie. Nie, raczej. Zobaczmy. O, stamtąd nadlatują. O, i 2 się zdecydowały, o, jeden na wlocie. Czyli 4 już są odbite, a tu jeszcze jeden mówi, że to obcy chyba będzie? Tak. A możliwe. Się po prostu zabrał. Co, dzwonią koledzy? Nie, nie, na razie nie. Tata? Zobaczymy, jak to będzie. I mamy 5. gołębia do serii. No widzimy, ten nic nie kołował w powietrzu, od razu siadł. Odbiło go, już słyszeliśmy. On tam do tego wlotu ma wejść właśnie? Tak. Czyli będzie... 5. gołąb. O. Która jest godzina teraz? 10. Czyli 5 minut trwało im zebranie się gdzieś. 5-10 minut, tak? Tak, 10 coś takiego. 10 minut. No ale na razie nikt nie dzwonił jeszcze z innych hodowców. Nie dzwonił, tak, żeby wygląda. Zobaczymy to, że... zaraz. Albo cicho, a czym siedzą, nie chcą się pochwalić. Być może. Albo po prostu może się okazać, że to najlepsze w oddziale gołębie. Zaraz przedzwonimy. Mamy kolejne gołębie. Jeden albo 2, tutaj tak pod słońce troszeczkę mieliśmy chwilę. O, widzimy, siada. Czarny taki, tak? Tak. Czarny. Trzy. No, zobaczmy. Gdzie trzeci? A tu jest jeszcze jeden leci, rzeczywiście. Tutaj Adrian nam podpowiada, że tego gołębia widzi. O, tutaj ten drugi siada. Bo widziałem, że 2 pod... Nie, 2, tylko
też odbiło go, czyli 7 gołębi już jest razem. Tak. Przed chwilą kolega Mariusz dzwonił do kogo? Do kolegi Tomaszewskiego. Także i miał coś? Ma jedną sztukę przy teraz, jak dzwoniłem. A dalej jest od ciebie, czy bliżej? Bliżej. Ode mnie. Tak. Czyli na razie tutaj z powodzeniem może te gołębie będą tak zakwalifikowane no do konkursu. No ja mam o 7. 7. Usłyszymy. Aha, kolega ty rozmawia. Masz 3, tak? Dobra. No na razie. Kolejny kolega rozmawiał. Kto to był? Jest. To był kolega Fabia z Łyskowa. O, jest też dalej czy bliżej? Tak, tak. O, no ma też dużo bliżej, także no, ma dopiero 3 gołębie, a ma dużo bliżej. Tutaj na stronie internetowej oddziału, tak? Będzie się wyniki będzie można podglądać. To wtorek, środę będą pewnie, co? Tak, czy jak tak no, macie? Już poniedziałek. W poniedziałek no nawet. To wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak u kolegi Mariusza te gołębie, które obserwowaliśmy, lądowały w skali oddziału. Na razie wszystko wskazuje na to, że jest dobrze. Udany lot będzie. Tak. Jeszcze, żeby tylko ilość tych gołębi była też duża, żeby nie. O, kolejnego mamy. O, widzimy. Też już odbiło go. Przypomnijmy, kolega tutaj ma system Taurisa. My właśnie słyszymy. Zresztą każdy system tak sygnalizuje sygnałem dźwiękowym, takim odbicie. O. System jak na razie niezawodny. Tu u was większość ma Taurisa? Tak, Taurisa. Jest popularny. Byliśmy w takich oddziałach, że w większości mieli brykony. Kolega Oleksiak ma benzinga, tam też dużo benzingów było, też Taurisy. A tutaj w oddziale Tuchola jest popularny, widzimy też Tauris. Tak. I czekamy na kolejne gołębie. Tu kolejny gołąb siadł. To będzie już chyba 10, tak? 9 albo 10 gołąb. Widzimy te gołębie. To jest ciekawe, że przychodzą wszystkie z kierunku, to dobrze świadczy i są nawet nie zmęczone mocno. Tam kolega tutaj wcześniej, kiedy czekaliśmy na ich przylot, przygotowywał dla nich różnego rodzaju preparaty tam w karmikach i w pojnikach. To w pojnikach, to widziałem, co tam miałeś, przypomnijmy tutaj kolegom, bioelektron, tak? Tak. Elektrolit i baksa, herbatkę. Płynie, tak. Tak, tutaj to, co takie było charakterystyczne, ten bioelektron czerwonego koloru, taki pomarańczowy. Tak. Herbatka oryginalna też. A w karmikach jaka karma, jeszcze raz przypomnijmy? Dzisiaj dieta. Sama? Sama dieta. Żadnych dodatków? Żadnych dodatków. Dzisiaj sama dieta. Rozumiem. A kiedy będzie coś innego? No już od poniedziałku dieta, trochę będzie dosypane jęczmienia. No treningi i też będą? Też będą. Jak często trenujesz w tygodniu? Raz w tygodniu. Jaki dystans? To jest około 35 km. Też w kierunku? Też z kierunku. Sam jeździsz na te treningi, czy kogo, ktoś z kimś tak razem trenujesz? No sam lub z kolegą, zobaczę, jak tutaj akurat czas, będzie czas, to razem, jak nie ma czasu, to pojedynczo wypuszczamy. Także raz w tygodniu 35 km. Dobrze. Popatrzymy jeszcze te gołębie, teraz już czekamy tylko, żeby przychodziły. Tu kolega mówił, ostatnio tak było, że przez godzinę mu siadło ponad 50% gołębi, a później już schodziły się dużo wolniej, tak? Tak, pojedyncze sztuki już na przykład schodziły tam. 10 sztuk schodziło się w ciągu godziny. Tutaj na razie też koledzy jeszcze nie sygnalizują, to było pojedynczych kilka informacji, że jednym po 3 gołębie. Na razie w większej ilości się u nikogo na razie nie pojawia. Ale zobaczymy, to wszystko się okaże później, gdy już wyniki będą dostępne na internecie. Tak. O, i przychodzą kolejne gołębie, tylko tyle, że już te przychodzą nie z kierunku, nie? Tak, tak jakby są tak, przewiane. Tak, przewiane. O, tu zobaczmy. O, tutaj drugi jest. O, pomału ląduje. O, widzimy. Tak. Już to też odbiło. Ten nie miał problemów z wejściem. Ten jeszcze jeden w powietrzu chyba jest. Albo czyjś to był. No, czyjś. Chyba czyjś raczej. O, tam idą. Tam. Ale nie, to one siadają na kosie. Co inne gołębie. O, zobaczymy. Teraz mamy którą godzinę, Mariusz? O, jest następny. O, następny jest. Czy to ten właśnie, co latał? Tak. Chyba jeszcze 8, jeden. 8 po, czyli widzimy 18 minut minęło od przylotu pierwszego gołębia. Tak pojedynczo się schodzą. Poza tą jedną grupą, gdzie chyba 3 przyszły wtedy, czy 4, to nie było żadnego wejścia takiego grupowego. Wszystko wchodzi pojedynczo. Tak. Pogoda jest piękna w dalszym ciągu. Nie ma na szczęście za wysokiej temperatury. Wiatr też nie jest tutaj taki wielki. Troszeczkę w stosunku do pory porannej zaczęło wiać, ale to minimalnie ciągle jest. O, zobaczymy. Może coś jeszcze szybciutko przyjdzie teraz. Tak, mamy tu kolejnego gołębia. Ten już troszeczkę widać w kondycji jest gorszej. O, widzimy, wszedł.
też przyszedł niestety nie z kierunku. Teraz to już tak podejrzewam, że chyba wszystkie będą tak przychodzić, co? Tak, teraz to no. Będą trochę przewijane. No i na razie jeszcze żaden kolega nie dzwonił jeszcze z informacjami. Nie pali się, jak gołębie spadają. No. Albo się nie mają czym pochwalić, albo tak tacy dyskretni są. Tak. Zobaczymy. O, po malutku się pojawiają jakieś chmurki, ale to pojedyncze. No a gołębie tak chodzą, przychodzą pojedynczo, widzimy. I widzimy kolejnego lądującego gołębia. Oj, nie wyhamował. Ale nic praktycznie nie krąży od razu, bezpośrednio z lotu. Odbiło go, już on tam sobie piórka, widzimy, poprawia. O. I kolejne dwa, ale nie idą z kierunku. Ale to nie. To nie twoje? Nie, to idą. Sekcja lniano, która jest za mną jeszcze. Sekcja inna? Tak. Ale też nie z kierunku. Też nie z kierunku. Nie. No dobra, tu zobaczymy, wtedy sobie podejdziemy, podliczymy, za chwilę tych gołębi już tam jest, na zegarze odczytamy, zadzwonimy do kolegów, dowiemy się, jak tutaj mniej więcej w oddziale Tuchola lot u innych kolegów wyglądał. Będziemy Mariuszowi tutaj gratulowali, życzyli, żeby jak najwięcej tych gołębi jeszcze dzisiaj przyleciało. Długo nie musieliśmy czekać, tak jak widzimy, płowy gołąb ląduje. O. Po belgijskich? Tak. Tutaj miałeś rodowody, co pokazywałeś z tego, czy nie pamiętasz, z czego to było? Nie pamiętam. To było z Van de Velde. Aha, z tych Van de Velde, tak, rozumiem. Tak. Te, o których wspominaliśmy. Mieliśmy gołębie, nie były drogie, tutaj widzimy, się u kolegi Mariusza pokazują. Odbiło go już chyba jeszcze nie. Jeszcze nie. Tego jeszcze nie. Za daleko się. Zobaczmy. O, on już odbijał, tam teraz jest. Teraz odbiło go już. Dobrze. Patrz tutaj, chmurkę nam przywiało. Pomału, tak jak mówię, się te chmurki pojawiają, ale na razie nie stanowi to żadnego problemu. Nie ma zachmurzenia wielkiego. Na to te piękna pogoda. I kolejny się pojawił ptak. Ten krąży tutaj widzimy. O, siada. O, jeszcze nie. Tam będziemy go śledzić obiektywem, ale no, niestety weźmiemy lepiej skierować na wlot bezpośrednio, może o tak nie lecimy. O, nadlatuje. I wszedł już. Popatrzmy, na razie nic nie widać nowego. I tak jak poprzednio, też nie z kierunku, pojawił się kolejny gołąb. On tu jeszcze krąży gdzieś. Chwilowo zniknął nam z horyzontu. O, jest. Widzimy go tam. Teraz się schował za drzewami. Ale zaraz tutaj powinien... O, jest. O, widzimy, jak strzała się tu zameldował. Ktoś jeszcze go nie odbiło. To chyba z 20 będzie, nie? Tak mniej więcej. Tam chyba jeszcze jeden jest, krąży, widzę. Nie, to jest kółka. O. O, już wszedł. Tam sobie zaraz na zegarze sprawdzimy, ile tych gołębi już przyleciało. Ale na razie koledzy jeszcze w ogóle nie dzwonią, nie? Normalnie dzwonili? Tak, normalnie dzwonili. Tak. Czyżby mieli tak źle, nie dotrzymują gołębi? Zobaczymy zaraz. O, i przed chwilą leciała tutaj grupa czterech gołębi. Trzy poleciały dalej. Tak jak kolega Mariusz powiedział, do sekcji lniano najprawdopodobniej, a tutaj w niebie jeden krąży, który się od nich odłączył. O, i tutaj widzimy go. O, zsiadł na dachu, ale zaraz z tego dachu na pewno przeskoczy na wlot. O, widzimy, jest, tak. O, teraz też nie było słychać dźwięku odbicia, ale się na pewno odbił. Tak się niekiedy dzieje. O, raz zobaczymy na zegar. Gdzie? O, jest i kolejny. Tutaj Adrian, młody hodowca, widać. Czujny jest. Widzimy, o, tu podlatuje. Tak. O, tu słyszeliśmy się wyraźnie. Może te, co się nie odbijały, to nie te, co z lotu. Nie, to są z lotu. Tak. Któreś pole anteny nie daje sygnału. I co, Adrian, są jeszcze jakieś gołębie? Co? Widzisz coś tam w niebie? Nie, no ale nic, będziemy czekać razem z tatą na kolejne przyloty.
i dwa gołębie kolejne wypatrzył Adrian tutaj. O, pięknie nadlatują, widzimy. O, tutaj ląduje, tak. I drugi też usiadł. Tam zaraz Adrian, zobaczymy chyba na zegar, ile tych gołębi przyleciało, co? Idziemy zobaczyć? To chodź, idziemy, zobaczymy. Pójdziemy, zobaczymy. W międzyczasie może jeszcze coś przyleci. O, tu zobaczmy, ile tam jest tych gołębi już. No jest 22 gołębie, 53 były zakoszowane. Czyli jeszcze połowy nie mamy. No jeszcze połowy nie mamy, ale mamy dopiero 30 minut lotu. Tak, tak, zobaczymy. Bardzo, bardzo dużo już przyleciało tak, tych gołębi. Oczywiście. Tym bardziej, że koledzy tutaj jeszcze nie sygnalizowali, żeby też mieli takie tyle gołębi. A cały oddział na lot, ile dał gołębi w tym, na ten lot teraz mniej więcej? Około 2000. Około 2000. A zaczynaliście młodymi iloma? Więcej pewnie, około 5, co? No, około 5, 4 z czymś. No ale tak jak kolega wspominał wcześniej, straty, które miały miejsce, to wiadomo, że co lot tych gołębi będzie mniej. Tak. Dobrze. Tutaj kolega Mariusz rozmawiał przed chwilą przez telefon z innym kodowcą z oddziału. Z kim rozmawiałeś? Z Mariuszem Grzoną. Jak mu poszło? No, poszło, też ma 50% gołębi teraz, czas przylotu mniej więcej trochę gorzej ode mnie, bo miał trochę wcześniej ode mnie, no ale jest odległość, ja do mnie tutaj koło 8 minut trzeba doliczyć, także prawdopodobnie czas będę miał trochę lepszy. Trochę lepszy, będziemy poobserwować. Widzimy, w międzyczasie Adrian nam zasygnalizował, że przyleciały kolejne dwa gołębie. Teraz już tych gołębi tutaj jest więcej, już połowa na pewno jest. Tutaj widzimy kolejny hodowca. Tak. Skąd przyleciały? Stamtąd, z tamtego kierunku, ale to jest kierunek, który przewiało po prostu. Ale zobaczmy, chmury się pojawiły na niebie. O, podjadę po niego. Od tego niebieskiego nieba już się teraz troszeczkę różni. Mamy troszeczkę białych chmur. W międzyczasie popatrzmy, czy jakieś inne gołębie jeszcze przyleciały. Na razie nic nie nadlatuje. Pomału będziemy kończyć relację. Te gołębie pomału się schodzą. Teraz, na ten moment mamy 27 gołębi, czyli kolega jak dawał 53 gołębie, czyli o jeden jest przekroczone praktycznie, tak, tak, tak. 50%. Tu kolega ma nadzieję, że się reszta zejdzie. Teraz, kiedy rozmawialiśmy przez telefon z innymi hodowcami, to jest z oddziału, miejmy nadzieję, że u kolegi będzie bardzo dobry wynik, bo tamci koledzy niestety tak sygnalizowali, że tak, no, mieli troszeczkę gorsze jakby czasy przylotu, ale to zobaczymy wszystko, kiedy się lot zakończy, będzie już podliczony na stronie internetowej. Pamiętasz może adres strony internetowej? Tak, www.golebietuchola.pl. Także widzimy, tam będzie można te wyniki sobie oglądać, one już w poniedziałek będą prawdopodobnie dostępne. Koledzy tutaj życzymy udanego tego lotu i kolejnych, które tutaj będą jeszcze. No i żeby ten sezon zakończył chociaż gołębi młodych na bardzo wysokiej pozycji. Na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Również dziękuję kolegom, dobry lot.